A dzisiaj gościem na moim kanale, dr Sykulski, witam pana ponownie. Dzień dobry, kłaniam się. Ja chciałem zacząć dzisiaj rozmowę od tego tak zwanego szczytu pokojowego, na którym ja się tak momentami zastanawiałem, czy to jest jakiś szczyt pokojowy, czy to jest szczyt, co nazwał trochę żartobliwie, Stendaperski, bo jak usłyszałem, jakie rzeczy tam są wypowiadane, już nie tylko przez naszego prezydenta, może zacznę od cytatu od naszego prezydenta, skoro Putin chce, by Rosjanie masowo ginęli, to należy to spełnić. Pani Meloni na przykład tutaj powiedziała coś takiego: Jeśli Rosja nie zgodzi się na nasze warunki, to zmusimy ją do kapitulacji. Tam jeszcze prezydent Duda w międzyczasie powiedział, że Rosję należy podzielić na 200 małych No Wszystko wskazuje na to, że dążymy dalej. Nie tylko Polska, ale wszystkie, wszystkie, te, kraje, wszystkie te kraje podpięte pod kuratelę amerykańską dalej, dalej dążą w zgodzie pełnej do eskalacji tego konfliktu. Jak pan to widzi na najbliższe miesiące? Myślę, że tak. Zacznijmy od samego szczytu. Szczyt okazał się być klapą. I to jeszcze przed spotkaniem wszystkich VIP-ów w Szwajcarii, ponieważ na ten szczyt nie stawiła się Federacja Rosyjska. Robienie szczytu pokojowego bez państwa bezpośrednio zaangażowanego w to, co się dzieje na Ukrainie, no jest pozbawione jakiegokolwiek sensu z punktu widzenia strategii czy geopolityki. Druga sprawa to brak Chińskiej Republiki Ludowej, gdzie przywódca tego państwa, Xi Jinping, przedstawił swój plan pokojowy dla, dla Ukrainy, i niewątpliwie Chiny dzisiaj są jednym z najważniejszych aktorów międzynarodowych. Co do tego nie ma żadnych, żadnych wątpliwości. Do tego należy dodać także fakt, że te kraje grupy BRICS, czy BRICS, które, które wzięły udział w tym szczycie, większość z nich nie podpisała. Tego aktu końcowego, tego takiego przesłania ogólnego w, w tym zakresie. W związku z tym, biorąc pod uwagę fakt, że grupa BRICS dzisiaj jest najpoważniejszą, najsilniejszą grupą państw, biorąc pod uwagę PKB, biorąc pod uwagę liczbę ludności, no to można śmiało powiedzieć, że mimo, mimo tego, że zjawiło się tam bardzo wiele osób, nie miało to żadnej wagi geopolitycznej, która byłaby, jak to mówią anglosasi, game changerem, czyli zmieniałaby reguły gry. W, w tym zakresie. Więc to był oczywiście pewien pokaz kolektywnego zachodu pod egidą Stanów Zjednoczonych i właściwie podtrzymanie pewnego status quo aż do czasu listopadowych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Druga sprawa, którą również Pan po, poruszył, to jest kwestia udziału Polski i wystąpienie Pana Prezydenta Andrzeja Dudy. I tutaj nie mówimy o tym wystąpieniu przed wylotem, tym wystąpieniu na Okęciu, ale o tym wystąpieniu podczas, podczas samego szczytu. I no niestety, z ubolewaniem muszę stwierdzić, że pan prezydent ma taki styl wypowiadania się, który jest bardzo łatwy do przekręcenia, do przeinaczenia, do zrobienia fake newsa czy dezinformacji. Po tym, po tym przemówieniu rzeczywiście poszła w eter taka wiadomość rezonowana w mediach społecznościowych, że rzekomo prezydent Duda zaproponował podział Rosji na 200 państw etnicznych. W rzeczywistości, jeżeli przysłuchamy się, jeżeli weźmiemy transkrypcję na język polski przemówienia, które wygłosił prezydent Andrzej Duda. W, w, w języku angielskim to niczego tak to, to o podziale Rosji na 200 państw tam nie było mowy. Dokładnie powiedział prezydent Duda, że Rosja jest domem dla prawie 200 grup etnicznych. I dodał, że Rosja jest często nazywana, jak to określił, więźniem narodów. Mówił o tym, że Rosja jest największym imperium kolonialnym na świecie, i tak dalej, i tak dalej. Mówił o tym, że Rosja nie przeszła procesu dekolonizacji. No, ewidentnie widać tutaj, Pobrzmiewanie bardzo silne idei prometejskiej, czyli tej koncepcji, którą bardzo mocno lansowała Sanacja, lansował obóz skupiony wokół Józefa Piłsudskiego. Krótko mówiąc, rozbicia Rosji wzdłuż szwów narodowościowych, jak to się często nazywa. Oficjalnie Andrzej Duda no nie powiedział, nie, nie wezwał do rozbicia Rosji, ale... To, że nazwał Rosję więźniem narodów, że powiedział, że jest największym imperium kolonialnym na świecie państwem, które nie przeszło procesu dekolonizacji. I tak dalej, no jasno wskazuje na pewnego rodzaju intencje geopolityczne czy intencje strategiczne. Uważam, że pan prezydent. Głowa państwa, głowa naszego kraju powinien bardzo mocno ważyć słowa na arenie międzynarodowej, bo Polska nie jest ani supermocarstwem, ani mocarstwem. Polska ma bardzo ograniczone możliwości oddziaływania na świecie i wchodzenie w taką bezpośrednią konfrontację z mocarstwem jądrowym, no, zwyczajnie nie leży w, naszej, w, na, w naszym interesie, w naszym. W żywotnych, naszych żywotnych prawda, planach strategicznych nie powinno w ogóle, w ogóle występować. Więc w związku z tym no, moim zdaniem bardzo niefortunna wizyta prezydenta Andrzeja Dudy, bardzo niefortunne wystąpienia. Polska niestety po raz kolejny została spozycjonowana przy walnym udziale głowy państwa. Jako jastrząb w tej części Europy, czyli jako to państwo, które chce w pewien sposób, no, powiedziałbym, być taki, taką forpocztą interesów anglosaskich, co jest no, tragiczne, w moim, moim zdaniem, w skutkach, ponieważ będzie pogłębiało kryzysy także wewnętrzne w państwie polskim. Niestety, musimy sobie zdawać sprawę, że struktura etniczna państwa polskiego uległa znaczącej zmianie w ciągu ostatnich lat. W związku no, też trudno. Spodziewać się, aby po takich słowach głowy państwa polskiego Rosja w jakiś sposób nie zareagowała. Widzimy kryzys na granicy, kryzys widzimy kryzys migracyjny już nie tylko w Polsce, ale w ogóle w całej Unii Europejskiej. Widzimy skutki paktu migracyjnego i tak dalej. No trudno nie, nie spodziewać się, aby następowało, następował wzrost napięcia wśród grup etnicznych na terytorium państwa polskiego, jeżeli prezydent Andrzej Duda próbuje robić to w drugą stronę. No niestety, jest, tak, tak, tak jak w fizyce, tak i w stosunkach międzynarodowych, jeśli jest akcja, to jest i reakcja. No tak, i właśnie zostając w kwestii, w kwestii tych, no tak to nazwijmy, rozmów pokojowych, które się nie odbyły, no to na przykład nie wiem jak Pan się odnosi, no bo ja uważam, że oferta oferta, tak to, tak bym to nazwał, Putina, związana z, z tym, żeby w ogóle można było rozpocząć jakieś negocjacje, nie jest jakaś zaporowa, ja to tylko tutaj przypomnę, przynajmniej nie była, bo ona już jest nieaktualna oczywiście, przynajmniej tak mi się wydaje. Putin mówił tak, że wojska ukraińskie muszą całkowicie wysować się z terytorium obwodów Donieckiego, Ługańskiego, Hersońskiego i Zaporowskiego, do tego Ukraina Zobowiązać się powinna do tego, żeby nie wstępować do NATO, a wówczas Rosja wstrzyma ogień i będzie gotowa do negocjacji. Te warunki nie wydają się wcale warunkami zaporowymi, jak na dany moment konfliktu, i one raczej lepsze już nie będą. Więc można powiedzieć, że Ukraina przy sterowaniu przez, przez Amerykę no dąży po prostu do kataklizmu i do zagłady. No w tym niestety Polska też może bardzo mocno ucierpieć. Nie wiem, jak, no jak się pan odnosi w ogóle do tej propozycji rozmów pokojowych ze strony Putina? Myślę, że to jest kontynuacja. Jeżeli chodzi o kwestie operacyjne, czy operacyjno-strategiczne, no to jest zatwierdzenie status quo, które istnieje obecnie, czyli kontroli większości tych obwodów przez Rosję, o których powiedział Władimir Putin. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie strategiczne, tutaj najistotniejsze, no to tak naprawdę Władimir Putin, prezydent Federacji Rosyjskiej, uzależnił pokój od obietnicy Ukrainy, że nie przystąpi do NATO i to jest nic nowego. To jest Dokładnie to, co, o czym mówił Siergiej Ławrow 17 grudnia 2021 roku. Wiemy doskonale, że Rosja wychodzi z założenia, że świat nie jest już jednobiegunowy, ale świat jest multipolarny, świat jest policentryczny, a zatem zachodni model bezpieczeństwa globalnego po prostu upadł. Rosja oskarża o to Stany Zjednoczone i wskazuje na to, że nie ma Dzisiaj systemu bezpieczeństwa, który byłby systemem niepodzielnym, systemem w którym nie jedno mocarstwo decyduje o tym, jak ma wyglądać architektura bezpieczeństwa, ale jest to kolektywnie uzgadniane i jest to swego rodzaju modus vivendi i, i, i pewna, pewien układ, na który godzą się wszystkie, wszystkie strony, jest to jakiś kompromis. Do tej pory obserwowaliśmy to, a zwłaszcza od roku 1999, czasu bombardowania Jugosławii, że rzeczywiście Stany Zjednoczone nie mają zamiaru realizować czegoś, co co przez Rosję jest nazywane niepodzielnym bezpieczeństwem. Zresztą tutaj chyba takim najbardziej sztandarowym przykładem tego był szczyt w Bukareszcie w roku 2008 i takie jednostronna deklaracja rozszerzenia NATO, czy tak naprawdę przesuwania baz wojskowych amerykańskich do granic Rosji, czyli, czyli włączenia Ukrainy i Gruzji. No, wiemy doskonale, że z historii, z historii stosunków międzynarodowych, z teorii stosunków międzynarodowych, z doktryny czy z teorii realizmu politycznego, że Każde mocarstwo ma swoje strefy wpływów. Jeżeli uznamy Rosję za mocarstwo regionalne, no to jest po prostu stwierdzenie faktu. I Stany Zjednoczone za mocarstwo do niedawna jeszcze globalne, no to każde z tych państw ma swoje jakieś strefy wpływów. Wiadomo, że Amerykanie nie dopuszczą do tego, aby na terytorium Meksyku, Kanady czy Kuby znajdowały się chińskie czy rosyjskie bazy wojskowe. No to per analogiam Rosja też nie chce, aby amerykańskie bazy wojskowe znajdowały się w pobliżu granic Rosji. I ja tego nie nie wartościuje, to znaczy ja tego nie oceniam w kategoriach moralnych, dobre, złe, w żaden sposób nie usprawiedliwiam przemocy czy agresji w stosunkach międzynarodowych. Patrzę po prostu na politykę taką, jaką ona jest, na rzeczywistość w sposób realistyczny z punktu widzenia teorii realizmu politycznego, tak aby to lepiej po prostu zrozumieć, te mechanizmy. I w tym kontekście, jeżeli Rosja mówi o tym, że zachodni model bezpieczeństwa globalnego upadł, i jednocześnie zaczyna używać terminu, Przynajmniej od 27. Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Petersburgu, takie pojęcie jak większość globalna, to jest bardzo charakterystyczne dla narracji rosyjskiej i warto się temu przyglądać, bo, no bo świat się zmienia na naszych oczach i też warto zobaczyć, jak główni aktorzy sceny międzynarodowej formułują swoją narrację strategiczną. To musimy to odnieść do globalnego południa, musimy to odnieść do właśnie grupy BRICS. Grupa BRICS Plus od 1 stycznia bieżącego roku, która powiększyła się o cztery kolejne państwa, już ma dziewięć państw, a no kilkadziesiąt tak naprawdę, około 40 złożyło taki wstępny akces. No na różnym etapie jest tak naprawdę zaawansowania swojej, swojego członkostwa w tej, w tej grupie. No jasno widzimy, że globalne południe, że kraje do niedawna jeszcze rozwijające się, a dzisiaj równoprawne gospodarki światowe hmm, zaczynają odchodzić od rozliczeń w dolarze. zaczynają Kwestionować amerykańskie przywództwo. I to jest fakt. To już nie jest jakiś zalążek, tylko to jest ewidentny proces polityczny, który rozgrywa się na naszych oczach. W związku z tym, w mojej ocenie, takie twarde stanowisko kolektywnego zachodu, przynajmniej w moim zdaniem do listopada bieżącego roku, będzie powodowało dalszą dalszą no, Dalszy rozpad państwa ukraińskiego, taki wewnętrzny, zapadanie się, właściwie implozję państwa, państwa ukraińskiego. Wynika to z fatalnej sytuacji demograficznej, z fatalnej sytuacji gospodarczej, z fatalnej sytuacji na froncie, z braku rezerw. Wiemy doskonale, że bez kroplówki finansowej z Zachodu no funkcjonowanie państwa ukraińskiego byłoby dzisiaj praktycznie niemożliwe. W związku z tym no pytanie, co dalej z Ukrainą, prawda? No bo też trzeba patrzeć na te scenariusze ewentualnie powojenne. A jakby tego wszystko było mało, mamy sytuację, w której całkiem niedawno, kilka, kilkanaście chyba dni temu prezydent Serbii, Aleksandar Vučić w wywiadzie dla jednego z tygodników szwajcarskich powiedział, że wielkimi krokami zbliża się konflikt globalny, zbliża się wojna światowa. Nawet zakreślił taki horyzont czasowy trzech-czterech. Miesięcy mówiąc o tym, że w Serbii Sprawdzane są zapasy, zapasy różnych produktów spożywczych, także paliw, i tak dalej, no to jasno wskazuje, że mając niewątpliwie ekskluzywne informacje, jako głowa państwa, w dodatku głowa państwa, które utrzymuje dobre relacje z Federacją Rosyjską, prezydent Włócić analizując sytuację międzynarodową, dopuszcza różnego rodzaju scenariusze, moim zdaniem także rozszerzenie się konfliktu ukraińskiego, ale moim zdaniem tutaj kluczowe jest także odniesienie się do sytuacji na Bliskim Wschodzie, do tej zaostrzającej się sytuacji na Bliskim Wschodzie. Myślę, że ten poziom, mm, poziom zbrodni wojennych, żeby nie użyć mocniejszego słowa, nie chcę, żeby panu y, zbanowali, zbanowali kanał, y, Bo ja wiemy, tak co się już... dzieje wiemy, co no. się dzieje w Strefie Gazy. Wiemy, co się dzieje w Strefie no. Gazy. Bardzo trudno jest przykryć te zbrodnie wojenne i y, y, y myślę, że ale oczywiście to nie jest. Jakiś na naczelny, naczelny powód ewentualnej mm -hmm. wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie. Wiemy, że te, te, te procesy są o wiele głębsze. Ja od wielu lat mówię, że ten wielki konflikt na Bliskim Wschodzie jest niezwykle prawdopodobny i że Izrael co roku właściwie jest bliżej gotowości do rozpoczęcia wojny, wojny z Iranem i te słowa Aleksandra Wucicia należy rozumieć moim zdaniem wielowymiarowo, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o wojnę na Ukrainie, ale także o sytuację na Bliskim Wschodzie, a być może także o sytuację na Indo-Pacyfiku. Jeszcze chciałem zapytać, bo pan też w jednym ze swoich ostatnich wykładów, oglądałem ostatnio na YouTubie, to ta kwestia nie została rozszerzona, więc myślę, że warto też parę zdania na ten temat powiedzieć, bo pan mówił, że to. Nie jest wojna pełnoskalowa. Ja tutaj akurat się zgadzam, natomiast chciałbym tutaj, żeby ten temat Pan rozszerzył. Ja mówię o tej wojnie, że to jest dziwna wojna, na przykład między innymi dlatego, że Ukraina kupuje wciąż ropę od Rosji, mimo, mimo że teoretycznie jest w stanie wojny. Takich pewnie różnych przykładów można znaleźć ciekawych więcej, dlatego myślę, że warto tutaj też parę zdań na ten temat powiedzieć. Tak, oczywiście, że tak. Myślę, charakteryzując. Te wojnę, wojny na Ukrainie, jej różne fazy, bo wojna trwa od 2014 roku. Możemy powiedzieć, że jest to wojna ograniczona. Jest to wojna o charakterze ograniczonym w sytuacji, której Ukraina cały czas handluje z Rosją, kiedy dochodziło do aneksji Krymu, to przecież prezydent, prezydent Ukrainy prowadził bardzo intratne biznesy na terytorium Federacji Rosyjskiej, i nie przerwał ich w sytuacji właśnie aneksji Półwyspu Krymskiego i tego referendum, które się wtedy odbyło w marcu 2014. Roku. Obecnie również nie mamy do czynienia z wojną, z wojną pełnoskalową. Większa część terytorium, zdecydowana większość terytorium Ukrainy, nie jest objęta bezpośrednimi działaniami wojennymi. Jesteśmy wprowadzani w błąd, w moim głębokim przekonaniu, przez oficjalną narrację, czy jak kto woli, przez propagandę systemową, która mówi o tym, że na przykład Polska powinna przyjmować tak zwanych uchodźców z Ukrainy, ponieważ tam toczy się wojna. No nie. No nie, dlatego że działania wojenne, bezpośrednie działania wojenne na terytorium Ukrainy toczą się na kilkunastu procentach, co najwyżej na kilkunastu procentach terytorium tego państwa. A to też nie jest tak, że cały czas na całej długości frontu trwa nawała artyleryjska. No to też nazywajmy rzeczy po imieniu. Więc jeżeli przyjmiemy, że na te bezpośrednie działania wojenne na terytorium Ukrainy zajmują kilkanaście procent tego państwa, nic nie stoi na przeszkodzie, aby pomoc humanitarna, była kierowana w taki sposób, aby dochodziło do migracji wewnętrznych na terytorium Ukrainy. Czyli nie ma sensu przyjmowanie przez Polskę milionów imigrantów z Ukrainy, no bo przecież status uchodźców to magarstka tak naprawdę z tych, no z tych tak. migrantów. Tylko należało, moim zdaniem, od samego początku tak, tworzyć takie możliwości, aby na zachodniej Ukrainie, na, w centralnej Ukrainie. Była możliwość relokacji osób z, bez, z, z tych terytoriów, które są bezpośrednio narażone na działania wojenne, takich jak Donbas, na przykład. W związku z tym musimy sobie także zdawać sprawę, że wojna pełnoskalowa to jest wojna, która uniemożliwia normalne funkcjonowanie aparatu państwowego, podczas gdy widzimy, iż organy kierownictwa państwa ukraińskiego bez żadnego problemu spotykają się z przedstawicielami z całego świata w Kijowie. Prezydent Ukrainy podejmuje prezydentów, premierów, głowy różnych organizacji międzynarodowych, łącznie z Unią Europejską. No proszę sobie wyobrazić sytuację, tu adresuję ten przykład do naszych szanownych widzów, że we wrześniu 1939 roku prezydent Ignacy Mościcki na Zamku Królewskim w Warszawie, na Placu Zamkowym, przyjmuje delegacje z całego świata. No przecież było to niemożliwe z uwagi na trwające pełnoskalowe działania, działania wojenne. No proszę sobie wyobrazić sytuację, że Ignacy Mościcki miałby prowadzić jakieś biznesy z trzecią Rzeszą, albo Polska miałaby kupować, mm, kupować jakieś surowce, na przykład węgiel z trzeciej Rzeszy w sytuacji od Hitlera i, i, no, inwazji. No, tak? są, tak. od, od Adolfa, Adolfa Hitlera. No to jest aberracja, to jest, to jest coś, co, co, co wydaje się być absolutnie niemożliwe. Natomiast tak, z taką sytuacją mamy do czynienia na Ukrainie, że Ukraina prowadzi, biznes, prowadzi biznesy z Rosją, oligarchowie ukraińscy prowadzą biznesy z Rosją, prezydent Ukrainy, inne organy administracji państwowej tego państwa funkcjonują normalnie w Kijowie, więc mamy do czynienia z sytuacją niezwykle dziwną, czyli z sytuacją wojny ograniczonej, Oczywiście ona jest na, na wyższym poziomie eskalacji niż była w roku 2014, czy w latach 2014-2021, ale mimo wszystko nie jest to wojna pełnoskalowa. Jest to wojna bardzo mocno ograniczona. Rosja prowadzi taką wojnę, aby wyniszczyć Ukrainę, aby osłabić ją na tyle, a pośrednio także Zachód, aby przystał na, na te. Propozycje rosyjskie, czyli stworzenia nowej architektury bezpieczeństwa, czyli tak naprawdę powołania czegoś na wzór nowej konferencji bezpieczeństwa w Europie. No, ja tak odczytuję, i myślę, że nie jestem odosobniony w tym, w tym, w tym odczuciu, w tej analizie, tak odczytuje słowa Siergieja Ławrowa z 17 grudnia 2021 roku, że chodzi właśnie o nową konferencję bezpieczeństwa w Europie, ponieważ Rosja poczuła się żywotnie, żywotnie zagrożona postępowaniem, przybliżaniem baz, baz natowskich do swoich, do swoich granic i jakby, ja już chyba u, u Pana w programie o tym mówiłem, ale myślę, że warto to powtarzać, bo to jest bardzo cenne źródło, to jest konkretne źródło historyczne, czyli ten artykuł słynny New York Timesa z 25 lutego bieżącego roku, gdzie mm. dziennikarze amerykańscy i, i tego nikt tak naprawdę nie podważył z administracji Joe Bidena, przyznali dziennikarze amerykańscy, że na terytorium Ukrainy po roku 2014 powstało 12 potężnych baz wywiadowczych robionych przez utworzonych przez wywiady brytyjski i amerykański, konkretnie MI6 i CIA, była tu bazy, tak naprawdę przekształconą Ukrainę w bazę wypadową do działań przeciwko Rosji. I, I też u Pana o tym mówiłem i też wielokrotnie powtarzam, absolutnie nie usprawiedliwiając tego, co się dzieje na Ukrainie, ale, ale pokazując pewne mechanizmy. No jak zareagowałyby Stany Zjednoczone, gdyby 12 wielkich baz wywiadowczych Oczywiście. stworzyły wywiady chiński i rosyjski w Kanadzie czy w Meksyku? Czy kolejny raz powtórka z kryzysu kubańskiego z 1963 roku rozmieszczenie rakiet na Kubie, które mogą dosięgnąć Stanów Zjednoczonych, rakiet z, z, zdolnych do przenoszenia ładunków jądrowych. No, musimy sobie zdawać sprawę z pewnych mechanizmów, z pewnej obiektywnej rzeczywistości. Jest cała masa źródeł, także amerykańskich, świetnych analityków z teorii stosunków międzynarodowych, z, z, z szeroko pojętego realizmu, neorealizmu, którzy tłumaczą te mechanizmy, pokazują czym jest równowaga sił na świecie, jak ona wygląda i od czego zależy pokój. No pokój w dużej mierze właśnie zależy od stosowania zasady równowagi sił. Jeżeli któraś strona zaczyna łamać zasadę równowagi sił, nakręca się spirala zbrojeń, nakręca Spirala przekraczania poszczególnych etapów drabiny eskalacyjnej. Tych etapów jest bardzo wiele, jest bardzo wiele szkół w tym zakresie. Jedną z takich najbardziej popularnych akurat w Stanach Zjednoczonych jest ta słynna drabina eskalacyjna Hermana Kana. Ona ma aż 44 stopnie eskalacyjne, gdzie kończy się tak naprawdę nuklearną zagładą świata. Więc my stosun jesteśmy stosunkowo na, na niskich szczeblach, mimo wszystko jeszcze. Ale też odpowiadając na pańskie pytanie z, z początku programu, no, wspinamy się, niestety się wspinamy, i w dużej mierze narracja czynników rządowych czy, czy państwowych w Polsce przyczynia się do takiego niepotrzebnego napięcia. Te, te, te słowa prezydenta Dudy moim zdaniem były absolutnie niefortunne. Nie wiem, kto pisał panu prezydentowi to przemówienie, ale na pewno nie był to ktoś, kto jest biegły, w obszarze geopolityki czy w teorii realizmu politycznego? Ja myślę, że ogólnie nasze elity oraz, oraz ich doradcy to nie mają za dużo pojęcia na temat, na temat poważnego działania w polityce zagranicznej, ale to, to, na, to na razie pominę, bo jeszcze chciałem się odnieść. Pan mówił o zmianie struktury etnicznej w naszym kraju. Tutaj jest też z mojej strony pełna zgoda. I teraz tak, bo tutaj mamy teraz dwa aspekty, które w które bardzo, bardzo konkretnie nam się łączą. Jedno, no to jest napływ imigrantów z Ukrainy wraz, wraz z tym, no i to, to są fakty. Tu znowu mówimy o faktach. Tak jak pan mówił o faktach związanych z geopolityką, tak ja powiem o faktach związanych z danymi. Twarde dane pokazują, no, że po prostu przestępczość nam wzrosła i jedną z tych przyczyn wzrostu przestępczości są właśnie, jest masowa migracja z Ukrainy. Do tego zaraz. I to się już praktycznie dzieje. Dojdą nam jeszcze inni migranci, migranci wiadomego koloru skóry i wiadomego wyznania. Tutaj mam na myśli konkretnie islamistów, to akurat myślę, że każdy, każdy wie do czego zmierzam. No i teraz zaczyna nam, się, zaczyna nam się taki problem, że już w pewnym momencie nie będzie dało się tego opanować, i po prostu jeśli to wszystko dalej pójdzie w tę stronę, no to będziemy oglądać takie obrazki, jak, jak są na zachodzie. I teraz dochodzę do, do tego, co mnie najbardziej w tym temacie interesuje. So yeah. że przecież y, kraje islamskie same się nie zdestabilizowały. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o to, co się teraz dzieje, no to przyczyną tego jest to, co zaczęły robić Stany Zjednoczone już dawno, dawno temu, bo to już można liczyć dobre 20 lat jak niedawniej, no zależy jeszcze jak dokładnie podejdziemy do tematu, y, same się nie zdestabilizowały przy pomocy, y, przy bardzo, bardzo dużej pomocy Zachodu. Także warto jest również, bo myślę, ja mam takie wrażenie, że tego się nie dostrzega, że problem imigrantów to on się zaczął dawno temu, dzięki temu, że Stany Zjednoczone wykonały swoją bardzo niechlubną robotę w tym temacie. No Oczywiście, że tak. Mamy sytuację, w której Amerykanie próbowali. mamy, znaczy Stykamy się z ze skutkami tego nieudanego. Projektu geopolitycznego, którego jednym z bardzo dużych orędowników był profesor Zbigniew Brzeziński, nieżyjący już amerykański geostratek polskiego pochodzenia. Koncepcja większego Bliskiego Wschodu, ta cała sytuacja, którą obserwujemy obecnie w Syrii, to przecież jest jeden z, można powiedzieć, takich odłamków, jeden z odprysków tego, tego procesu destabilizacji łuku takiego geopolitycznego od Marrakeszu do Bangladeszu, od Sahary Zachodniej aż po, aż po Pakistan. I, i, I doskonale widzieliśmy to chociażby w, tym, w latach 2011-2012, w tym szczycie tych procesów nazywanych przez Amerykanów tak zwaną Arabską Wiosną. Przecież destabilizacja Libii, na przykład, jednego z najbardziej, najwyżej rozwiniętych krajów afrykańskich, który był przykładem tego, że, że można w Afryce osiągnąć wysoki poziom rozwoju cywilizacyjnego, jeśli chodzi o cywilizację techniczną, no jasno pokazuje, do czego doprowadziło to. Przecież konflikt syryjski cały czas generuje kolejne fale uchodźców, mniejsze bądź większe, ale generuje. Wiemy doskonale, jak wyglądają obozy uchodźców w Turcji. Wiemy, jak Turcja zaczęła wykorzystywać pewien szantaż migracyjny. Jeśli chodzi o negocjacje z Unią Europejską. No, jakby tego było mało, 14 maja bieżącego roku weszła w życie dyrektywa numer 1346 z tego roku, tak jak powiedziałem, o wyrównywaniu warunków przyjmowania tych tak. wszystkich, tych wszystkich właśnie imigrantów, i to oznacza, że. Te, te, to, to wyrównywanie będzie polegało na tym, że Polska stanie się o wiele bardziej atrakcyjna niż Niemcy, na przykład, jeśli chodzi o przyjmowanie migrantów. No bo jakby kwestia siły nabywczej, pieniądza, prawda, i, i, i wartości tego. Tak, tam, tych są zasił... wartości podawane, tam są wartości podawane w euro. No to jak sobie przeliczymy to na złotówki, no to w ogóle nie ma o czym spójrzmy, jakie są ceny w Niemczech, jakie są ceny no tak. w Polsce, jaką realną ma wartość nabywcza tej, tej kwoty, którą mają, mają dostać. A oprócz tego jeszcze mamy ten wielki problem z, z, na granicy z Niemcami, że Niemcy. Całkowicie się nie liczą jakby tutaj z bezpieczeństwem, nazwijmy to etnicznym państwa polskiego i stosują tak zwaną uproszczoną readmisję. To oczywiście ma się nijak do ustaleń z Dublina, i tak naprawdę tak naprawdę Niemcy no, nie hamują się z tym, aby wypychać do nas bardzo wielu imigrantów, bardzo często także agresywnych, tych, którzy stwarzają problemy. No, widzieliśmy ostatnio podczas Mistrzostw Europy, podczas początku Mistrzostw Europy, w, w, w właśnie w Niemczech, jak bodaj w Hamburgu został jeden z, z imigrantów uzbrojony w topór, zastrzelony przez policję, no, ale ciągle widzimy jakieś w mediach społeczności jakieś nagrania. W Polsce niedawno z był ten, 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 który wymachiwał nożem nie? to też tak, tak. No, no, widzimy widzimy, jak, na, jak naprawdę to wygląda, że jest to realne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa polskiego. Mamy tutaj naprawdę potężny problem, jeśli, jeśli o to chodzi, a przecież, że tak powiem, za progiem czekają nas zmiany traktatów unijnych, zmiany Traktatów Unii Europejskiej, które naprawdę uderzają i w zasadę i, i, i powiedzmy, i, i w instytucje rodzinne. I to bardzo mocno. Wprowadzają termin gender w bardzo wielu miejscach, prawda? dają Unii Europejskiej kluczowe kompetencje w zakresie edukacji. Przypominają jako żywo ten manifest komunistyczny, przecież manifest z Ventotene Altiero Spinelle, Spinelliego. Mamy bardzo, bardzo wiele. Potężnych problemów, jeżeli chodzi o rewolucję kulturową, którą wprowadzają urzędnicy brukselscy. I dzisiaj ja się zgadzam z, tym, z tymi twierdzeniami. Co więcej, jestem no od lat też mówię o tym i jestem w szeregu tych, którzy mówią, że główne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodu polskiego płynie z zachodu, a nie ze wschodu. Ponieważ Ponieważ to zagrożenie z Zachodu jest zagrożeniem suwerenności kulturowej, zagrożeniem bezpieczeństwa etnicznego, bezpieczeństwa moralnego. To jest coś, co podmywa nasze podstawy funkcjonowania jako naród. Natomiast jeżeli chodzi o za potencjalne zagrożenie wojną, no musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli Polska zdecydowałaby się na to, co, co proponuje chociażby Partia Bezpieczna Polska, której mam przyjemność i zaszczyt być prezesem Zarządu Krajowego, czyli normalizacji relacji z Rosją i Białorusią, to obniża to próg jakikolwiek wejścia do, wejścia do wojny. No, dzisiaj mówimy bardzo wiele o, o kwestii użycia broni przez strażników, granicznych czy przez okay. y, prawda, żołnierzy Wojska Polskiego na granicy, no, ale nikt nie mówi o tym, że może warto byłoby usiąść do stołu rozmów z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką i spróbować znaleźć, znaleźć modus vivendi, znaleźć właśnie jakieś, jakieś porozumienie w tym zakresie. Ja uważam, że mamy bardzo wiele wspólnych, wspólnych interesów z Republiką Białoruś, podobnie jak z Rosją. Proszę zobaczyć, że co rusz jesteśmy epatowani kolejnymi upadłościami na przykład piekarni, które nie są w stanie funkcjonować z uwagi na podwyżki cen prądu i gazu. A gdyby przecież kupować tani gaz rosyjski, to i zupełnie inaczej by wyglądała sytuacja wielu polskich piekarni, całego przemysłu chemicznego, wielu polskich przedsiębiorców. No ale tutaj mamy niestety do czynienia z pewnym pasem transmisyjnym Decyzji strategicznych, które płyną, czy, czy poleceń strategicznych, może to lepsze określenie, które płyną do nas z Waszyngtonu i z Londynu. No, właśnie, chciałem to akurat pan ten wątek, hmm, chciałem o to zapytać, bo pan był w wojsku, więc może pan mi wytłumaczy, bo dla mnie, dla mnie sprawa jest tutaj dosyć prosta i według mnie nie ma na czym się zastanawiać, natomiast hmm, zachodzę w głowę, jak, hmm, jak widzę taką sytuację, że ludziom trzeba tłumaczyć, że jeśli ktoś siłowo, i wiadomo, że jest do tego przeszkolony, siłowo przekracza granicę, hmm, atakuje żołnierza, że ten żołnierz nie może użyć broni, to jakby, jakby już teraz pomijam ten aspekt, mówię tych ludzi, którzy są już omamieni całkowicie propagandą, natomiast ja bym chciał się dowiedzieć pana zdaniem. Jeśli, jeśli pan będzie, będzie w stanie mi na to pytanie odpowiedzieć, kto wydaje te polecenia tak realnie? Ja nie mówię, że, że wiadomo, że polskie władze teoretycznie wydają polecenia żołnierzom, jak się żołnierz ma zachowywać, ale kto wydaje te polecenia realnie, że ci żołnierze tak naprawdę są atakowani już od ponad dwóch lat i nie mogą użyć broni wobec atakującego? Sytuacja jest dosyć oczywista. Mamy cywilną kontrolę nad armią, i um, osobą, która kieruje um, obroną narodową jest minister właściwy do spraw obrony narodowej, który tak, wydaje to polecenia. to znaczy to w teorii, a w praktyce, jak to no, praktyce, pana zdaniem, jak to no, wygląda? Jest droga służbowa, prawda? Jest dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, są y, y, dowódcy poszczególnych jednostek. Wie pan, ja myślę, że istnieje tutaj bardzo duży problem w wojsku polskim, o czym się nie mówi, ponieważ w wojsku polskim zlikwidowano większość jednostek wartowniczych. I wprowadzono wiele, wiele lat temu, wprowadzono cywilów, którzy mieli dbać o ochronę, cywilną ochronę, tak zwane SUFO, specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne. I to jest dramat, że i polskich jednostek wojskowych zaczęli bronić cywile, po prostu agencje ochrony, czy no właśnie, to słynne SUFO, ale to najczęściej prywatne firmy, które po prostu zaczęły chronić. I tak naprawdę zniknęła służba wartownicza, taką jaką znaliśmy jeszcze z lat 90., czyli naprawdę jednostki wojskowe, pododdziały wojskowe, które były absolutnie przeszkolone do tego, aby profesjonalnie chronić, strzec danego mienia wojskowego, czy znaczy danego obszaru. I to jest specjalistyczne szkolenie wojskowe, które rzeczywiście jest potrzebne. Natomiast widzimy, że dzisiaj nad granice wysyłani są żołnierze z bardzo różnych jednostek, często czołgiści, często prawda, tak zwani zmechole, żołnierze z jednostek logistycznych, często po, po bardzo, z bardzo krótkim stażem służby wojskowej. Zresztą ten żołnierz, który, który zginął na granicy no młody, od ugodzenia młody. nożem, to miał bardzo krótki staż też tak naprawdę. Ci żołnierze y, bardzo często funkcjonują w y, no, skrajnie trudnych warunkach logistycznych, tak nazywając to najdelikatniej jak potrafię. Bardzo źle to wygląda. No, nie ma profesjonalnej, profesjonalnych jednostek wartowniczych, nie ma profesjonalnego zaplecza logistycznego w tym zakresie. Jest to wszystko robione ad hoc, jest to robione bardzo spontanicznie. Pamiętamy zresztą te słynne zasieki Błaszczaka, i jak to było robione, wszystko na prędce. Natomiast decyzja co do tego, co do nieużywania broni, czy zakazu używania broni, którą, o której wiedzieliśmy, to to jest niewątpliwie decyzja polityczna. Ona wynika z tego, no to Że mimo tych, tego całego szabelkizmu, tego potrząsania szabelką i mówienia, jak jesteśmy silni, zwarci i gotowi, i, i jak będziemy, parafrazując marszałka hołownie, wdeptywać prezyd obcego prezydenta w ziemię, to. Rządzący Polską bardzo się boją eskalacji konfliktu. Boją się sytuacji, w której doszłoby do wymiany ognia między pogranicznikami polskimi a białoruskimi i do jakiejś eskalacji konfliktu granicznego. No ale z drugiej strony można zadać pytanie, skoro skoro jest tak, skoro wszyscy są tacy silni, zwarci i gotowi, i Polska jest taka silna, i jak mówił minister Błaszczak, i będzie najsilniejszą armią lądową Europy, no to czego tutaj się bać? Ja oczywiście sobie robię żarty w tym momencie. Tak, ja, tak, tak, I, tak, tak, jest. i, i troszeczkę, troszeczkę używam takiej przerysowania. W tym zakresie. Ja uważam jedną rzecz, że żołnierz, który stoi na straży granicy, broni naszego bezpieczeństwa. Czy to będzie strażnik graniczny, policjant, żołnierz, czy funkcjonariusz jakiejkolwiek służby mundurowej, ma prawo do użycia broni w sytuacji zagrożenia zdrowia bądź życia, bądź w sytuacji zagrożenia mienia, które pozostaje pod jego ochroną. To jest koniec kropka. Tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości, nie może być żadnych wątpliwości, moim zdaniem. Natomiast jeżeli pan zadałby mi pytanie, jak trwale rozwiązać konflikt na granicy, no to musimy się tutaj cofnąć do ostatnich wyborów prezydenckich na Białorusi i do tego, jaką niechlubną rolę odgrywała Polska, jeżeli chodzi o stymulowanie pewnych działań, no nazwijmy to. Radykalnie opozycyjnych wobec władzy Aleksandra. No, dywersyjnych, już powiedzmy wprost, że dywersyjnych. No ja czy ja uważam, powiedzmy, że to jest. Przygotowywanie kolorowej rewolucji na, na, tak. na Białorusi. Widzimy całą tą organizację, która nosi nazwę Pospolite Ruszenie. Widzimy, że. Nawet telewizja Biełsa w ubiegłym 2023 roku informowała o tym, że szkolą się tutaj jacyś ochotnicy białoruscy, którzy chcą siłą obalić władzę Aleksandra Łukaszenki. No to nie dziwmy się, że, że, że władza białoruska no, zaczyna też, też, też po prostu tutaj odpowiadać. Odpowiadać działaniami hybrydowymi, na działania hybrydowe. No tak trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Mateusz, Dlatego... Ja tylko, tylko jedną rzecz dodam. Mateuszowi Morawieckiemu nie podobało się, że Unia Europejska chce w Polsce zmieniać rząd. Natomiast jak Mateusz Morawiecki chciał zmieniać rząd na Białorusi, to było wszystko w porządku. No mówię, To jest jakaś. I myślę, że nie abstrakcja. tylko na Białorusi, bo pamiętajmy, że dwukrotnie, przynajmniej oficjalnie, odbywały się obrady tak zwanego emigracyjnego rządu rosyjskiego i to w budynkach należących o. formalnie do skarbu państwa. Więc, więc to jest sytuacja absolutnie moim zdaniem niedopuszczalna. Odpowiedź na pytanie, jak można rozwiązać kryzys na granicy? Siadając do stołu rozmów z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką, z prezydentem Władimirem Putinem, normalizując relacje wzajemne z państwem związkowym Rosji i Białorusi. Takie proste, no tak, takie proste, ale jeżeli się zaczyna pełnić rolę, zaczęło się pełnić rolę zderzaka strategicznego mocarstw anglosaskich, no to jest to, jest to trudne do wykonania. No właśnie, bo ja może jeszcze doprecyzuję to moje poprzednie pytanie, bo to, że to jest decyzja polityczna, no to jest zrozumiałe, no, jeśli chodzi o kwestie związane z tym, że żołnierze nie mogą używać broni, nie mogą strzelać, natomiast pytanie jest, bardziej chodziło mi o to, czy rzeczywiście jest tak, że to nasz minister podejmuje tę decyzję, żeby nie strzelać, czy, ta, czy to jest tak, że jest pewien nacisk znowu zachodni, czy, czy nacisk z USA, że to się po prostu nie dzieje? Ja myślę, że to jest nad, nacisk z kwatery głównej NATO. O, z kwatery no to głównej myśli. NATO. Myślę, że, że tutaj zapadają, zapadają kluczowe decyzje. Pamiętajmy, że Polska jest elementem systemu bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Takie, używam takiego oficjalnego żargonu, takiego oficjalnego zwrotu, a tak naprawdę oznacza to, że bardzo wiele kwestii dotyczących ochrony granic zapada w kwaterze głównej NATO, ponieważ wschodnia granica Polski, granica z Obwodem Kaliningradzkim, z Republiką Białoruś, z Ukrainą, jest traktowana w nomenklaturze NATO. Jako tak zwana wschodnia flanka Sojuszu Północnoatlantyckiego. I ta wschodnia flanka NATO jest chroniona różnego rodzaju systemami, także systemami dozoru satelitarnego, systemami rozpoznawczymi NATO. Wiemy także o różnych misjach samolotów AWACS, na przykład natowskich, amerykańskich konkretnie. Więc zdajemy sobie doskonale z tego sprawę, że jest tutaj ten, ten system decyzyjny. Jest o wiele bardziej skomplikowany niż powiedzmy minister obrony narodowej, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych i powiedzmy dowódcy poszczególnych brygad. Wygląda to troszeczkę bardziej skomplikowanie. A ja bym jeszcze zadał pytanie publiczne po raz kolejny. Nie wiem, czy u pana w programie to zadawałem, ale. Per analogiam, analogicznie do sytuacji na, na Ukrainie i tego artykułu z New York Timesa, o którym powiedziałem, tak. warto sobie zadać pytanie, czy na terytorium państwa polskiego obecnie funkcjonują tajne bazy obcych służb specjalnych? No bo nie jest to jakiś wielki ewenement, można powiedzieć, ponieważ wiemy już z międzynarodowych śledztw, nie tylko dziennikarskich, ale także śledztwa Parlamentu Europejskiego, że w latach 2003-2005 na terytorium państwa polskiego, konkretnie w Starych Kiejkutach, funkcjonowało tajne więzienie CIA. Więc jeżeli tak, a jeżeli wiemy, że przez tyle lat, przez, od 2014 roku na terenie Ukrainy stworzono 12 baz wywiadowczych MI6 i CIA, no to wydaje mi się zasadne zadać pytanie publiczne, które będzie pytaniem w próżni, zdaję sobie z tego sprawę, czy na terytorium państwa polskiego znajdują się obce bazy wywiadowcze? To pytanie jest tym bardziej zasadne, biorąc pod uwagę to, co na przykład niedawno wydarzyło się w MSZ-cie, też absolutny skandal, czyli tak zwana, ja to, tak zwana ukraińska grupa łączności w msz która ma zajmować się dezinformacją rosyjską, jak rozumiem, bo. Mm, żeby tutaj, żeby tutaj się nie zaśmiać, ale to, to powiem tak, bo jak rozumiem, to ukraińska dezinformacja nie istnieje, ani amerykańska istnieje, tylko rosyjska, tylko nią się trzeba zajmować. No dla mnie to jest absolutny skandal i to pokazuje, to pokazuje po prostu już jakąś abstrakcję kompletną, bantustan kompletny, no bo ja nie wyobrażam sobie, żeby w jakimkolwiek innym poważnym, zaznaczam poważnym państwie, niech to będzie, niech to będzie Turcja na przykład, żeby coś takiego mogło mieć w ogóle miejsce. Coś... No tak, no w ogóle cała ta misja Jamesa Rubina, który jest tym specjalnym wysłannikiem Departamentu Stanu, to jest człowiek, który koordynuje taką dziwną komórkę, która się nazywa po angielsku Global Engagement Center, mm -hmm. jest niezwykle zagadkowa. To znaczy, krótko mówiąc, w pomieszczeniach MSZ-u przelei szucha w Warszawie. Ma powstać specjalna grupa, gdzie ma na stałe przebywać około 10 osób, która ma zajmować się zwalczaniem rosyjskiej dezinformacji. I to ma być. I, i to ma być. Czy, czy właśnie tam oficjalnie chyba było napisane, że to ma, ma reagować na wojnę informacyjną prowadzoną przez Rosję przeciwko Ukrainie. Coś takiego właśnie było w tym, w tym, w tym oficjalnym komunikacie. No i to jest bardzo zastanawiające. To znaczy. Sama, sama inicjatywa, ta ukraińska grupa łączności powstała z inicjatywy amerykańskiej. W oficjalnych komunikatach możemy przeczytać, że strona polska bardzo szybko i bardzo chętnie przystała na tę amerykańską propozycję, no, jakby miała Polska inne, inną możliwość w tym zakresie, czy władzę w Warszawie. Wiemy doskonale, że Global Engagement Center, czyli ta właśnie komórka kierowana przez Rubina, ma bardzo trudne sprawy sądowe w Stanach Zjednoczonych. No w Stanach Zjednoczonych jest tak, że można Departament Stanu pozwać i oskarżyć o cenzurę, o cenzurowanie. I rzeczywiście wiele mediów Szeroko pojętej prawicy amerykańskiej, takiej jak Daily Wire czy The Federalist, wytoczyły, wytoczyły sprawy sądowe departamentowi Stanu właśnie za działania tej komórki, na czele, z której stoi James Rubin, który powołujący ukraińską grupę łączności w Warszawie. I jest tam wiele takich spraw, gdzie mówiło się o tym, że stosowano różnego rodzaju shadowbany, bany. bany Czarny PR wobec organizacji, które krytykowały, czy, czy mediów, które krytykowały administrację Joe Bidena. Więc widzimy, że Global Engagement Center. Twórca tej komórki w, w polskim MSZ, -cie. to nie jest wcale miła organizacja, która walczy o demokrację, wolność słowa i pluralizm poglądów, tylko to jest organizacja, która w Stanach Zjednoczonych jest oskarży, oskarżana wprost o cenzurowanie mediów, o różnego rodzaju czarny PR, o działania takie na. No niezgodne z prawem, krótko mówiąc, tworzenie czarnych list mediów, różnego rodzaju takie operacje niszczenia, manipulacji psychologicznych, odbierania sponsorów mediom, operacje dyskredytacyjne, dyskredytujące właśnie przeciwników politycznych, więc mamy do czynienia z moim zdaniem z uzasadnioną sytuacją, w której trzeba zadawać pytanie, czy mamy do czynienia z próbą cenzurowania polskiej przestrzeni publicznej, przestrzeni informacyjnej przez organy obcego państwa. I, i myślę, biorąc pod uwagę całą historię, jak sobie można sobie bez problemu wygooglać... Nazwę tej, tej komórki Global Engagement Center, zobaczyć, jakie sprawy są przeciwko niej toczone w Stanach Zjednoczonych, i w tej sytuacji, no, w, moim, w moim przekonaniu, mamy do czynienia z próbą ingerowania w wolność słowa, w naruszanie artykułu 54 Konstytucji, mówiącego o wolności wyrażania swoich poglądów, bo widzimy, że tutaj za parawanem zwalczania dezinformacji czy, czy wojny, walki z, z obcymi wpływami informacyjnymi zaczyna się tworzyć białe i czarne listy różnych mediów, czy osób występujących publicznie. No to oczywiście nie jest nic nowego, ale w sytuacji, kiedy robi to um, obcy y, MSZ, no bo de Departament Stanu to odpowiednik naszego MSZ-u, no to trzeba zadać pytanie o suwerenność państwa polskiego. Zresztą... Widzimy, że zachodni model cancel culture, czyli kultury wykluczenia wchodzi do Polski na dobre i, 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 i no niestety to widać, niestety to widać, zresztą ta niedoszła nie debata między mną a Jackiem Bartosiakiem w kanale Zero też jasno pokazała jak, jak silne jest, te, te trendy zachodnie jak są silne, te trendy wykluczenia osób myślących inaczej. O no tak, o Bartosiaka też chciałem zapytać, no teraz akurat magister Bartosiak ma swoje, że tak powiem, problemy różne, to, to, to już, już mniejsza o to, natomiast zanim te problemy Bartosiaka się pojawiły, no to jeszcze trochę czasu było pomiędzy zacenzurowaniem debaty, a a problemami z, jego obecnymi problemami z tym doktoratem. I o to właśnie chciałem zapytać, czy w ogóle jakikolwiek odzew, mimo mówię nie tylko pana propozycji debaty, bo tam widziałem Rafał Otoka Frąckiewicz, to taką debatę proponował, jeszcze jeszcze chyba kilka innych, kilka innych kanałów YouTube'owych, już teraz nie pamiętam których, chyba też Emisja, Piotr Korczarowski. Czy jakikolwiek odzew ze strony Bartosiaka do tej pory się pojawił, czy, czy, czy głucho? Abonent czasowo niedostępny. Aha, abonent nie, odbiera, czasowo. nie odbiera, nie odbiera. Jacek, jakby jak nie odbiera ode mnie telefonów. Nagrałem się na pocztę głosową, wysłałem. SMS-a wysłałem wiadomość w mediach społecznościowych, no tyle mogłem zrobić, ile mogłem, chciałem zaproponować debatę w innym miejscu, jeśli nie u dziennikarzy, którzy prowadzą swoje kanały w mediach na YouTubie i na innych platformach, to miałem taki pomysł, aby wynająć wspólnie studio i po prostu zrobić transmisję stream na żywo. Z pytaniami także od, od, od widzów, no ale nie ma, nie ma tutaj odzewu. Natomiast no, to tłumaczenie Krzysztofa Stanowskiego było śmieszne. Ja tutaj mam taki podgląd na bardzo ciekawą wypowiedź Krzysztofa Stanowskiego, bo jeden z użytkowników zarzucił właścicielowi kanału Zero, że toleruje, jak to, jak to określił, kogoś takiego jak pan Matczak, pan profesor Matczak, który według tego użytkownika szerzy swoją szkodliwą propagandę. Na co. Krzysztof Stanowski odpowiedział, i to jest cytat bardzo ciekawy. Dla ciebie szkodliwe jest to, co on mówi, dla kogoś innego szkodliwe jest to, co mówię ja. Na tym to polega, by posłuchać wszystkich i wyrobić sobie. Zdanie. Koniec cytatu z Krzysztofa Stanowskiego. No, widzimy podwójne standardy, prawda? Jeżeli rzeczywiście dla Stanowskiego byłoby tak istotne, aby widzowie jego kanału wysłuchali dwie strony sporu, dwie strony powiedzmy, prawda, wizji dla Polski strategicznej, no to ta debata doszłaby do, do skutku. Tak naprawdę dla, dla Stanowskiego się to po prostu nie liczy. Nie wnikam jakby w, w kwestię tego, czy dostał telefon od sponsorów, czy dostał telefon od przyjaciela, od oficera jakiegoś, mm -hmm. czy, i, i, czy telefon z ambasady. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie, nie wnikam w to. Dla mnie ważny jest mechanizm wykluczania. Wykluczania i ten mechanizm cenzury, który zaczyna być wprowadzany w Polsce i zataczać coraz szersze kręgi. Niestety to już nie jest tylko kwestia. Yy, Widzimy się różnych, różnych osób w Polsce, ale widzimy, że mamy do czynienia z potężnymi systemowymi, państwowymi naciskami ze strony mocarstw takich jak Stany Zjednoczone i to już jest bardzo niebezpieczne, już nawet nie mówię dla debaty publicznej w Polsce, ale dla, dla bezpieczeństwa, mhm. dla, dla bezpieczeństwa na, narodowego, dla, dla suwerenności państwa polskiego. Jeszcze do samego Stanowskiego też bym się odniósł. Ja czytałem to jego świadczenie i generalnie jego świadczenie polegało na tym, jakbym to miał przetłumaczyć z jego języka oficjalnego na taki język potoczny. Jesteście, jesteście zbyt głupi, żeby oglądać debatę, Sykulski Bartosiak, bo pewnie Sykulski, bo pewnie Sykulski by wygłosił swoje tezy, a Wy byście we wszystkie uwierzyli, a nie macie prawa w nie uwierzyć. To tak bym to już jakby abstrahując od tego, z kim ja się, czy jakie ja mam poglądy, to każdy wie, że mi gdzieś tam dużo bliżej poglądowej jest do do pana niż do Bartosiaka, natomiast to nie ma żadnego znaczenia, bo to jest traktowanie po prostu widzów jak idiotów. Jeśli ktoś zakłada, bo jakby taki przekaz poszedł od Stanowskiego, że ja nie zapraszam Sykulskiego, bo on będzie gadał swoje rzeczy, a wy mu uwierzycie i będziecie przez to ruskimi onusami, już tak sprowadzając to, co on powiedział do, do języka potocznego, no to mówię, to jest w ogóle. W ogóle to jest skandaliczne zachowanie pod kątem dziennikarskim, czyli traktowanie jednego gościa jako jako jakieś tam powiedzmy wyrocznie i drugiego, drugiego oskarżanie o coś, co tak naprawdę nikt, nikt tego nigdy nie udowodnił. To jest to jakby podobny kazus tego, jak się Janusza Korwimikiego oskarżał o bycie ruskim agentem od lat, a też nikt mu tego nigdy nie udowodnił. Tak? No to jakieś takie przyklejanie... Pan, co, ale to jest ciekawe, bo, bo w tej bańce politycznej, nazwijmy to takiej... Ja nie lubię słowa antysystem, bo antysystemowy ja to się kojarzy ja z kimś, kto żyje lubię. w lesie, nie ma telefonu komórkowego nie i oczywiście się odcina od cywilizacji i kwestionuje system, ale wolę określenie alter system, czyli alternatywny system, po prostu mhm. zaproponowanie czegoś innego niż układ pookrągłostołowy. Ale rzeczywiście w tej bańce altersystemowej każdy, kto nie był kiedykolwiek nazwany jakimkolwiek agentem... No to ale, właściwie... ale, ruskim, ale ruskim najczęściej. Ruskim no najczęściej. to właściwie nie funkcjonuje jako ktoś rozpoznawalny tak naprawdę. No tak. I każdy, kto gdzieś jest rozpoznawalny, to musiał zostać, być ochrzczony. Ma pan rację, no, najczęściej ruskim agentem i to jest chyba najbardziej nobilitujące w tym środowisku, w cudzysłowie oczywiście, w takim sensie, że, 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 że każdy, kto to nie był w tym, w tym środowisku altersystemowym okrzyknięty ruskim agentem, no to właśnie Właściwie się gdzieś tam nie przebił informacyjnie, no ale tak to mówię, mówiąc oczywiście zupełnie żartobliwie. Natomiast mówiąc, mówiąc serio, to jest niestety przywara nas jako Polaków, że taki spo, trochę spiskowy, konspirologiczny konspirologiczne widzenie świata, podejrzliwość. Aż do, do, do takich granic szpiegomania, agentomania, widzenie wszędzie agentów, spisków, no, to, jest, to jest bardzo nie, niedobre i bardzo szkodliwe dla, dla takiego trzeźwego, chłodnego osądu polityki, także polityki międzynarodowej. Bo tak naprawdę 99,9% ludzi wypowiadających się publicznie na temat służb specjalnych, na temat bezpieczeństwa wewnętrznego gry wywiadów. Działań operacyjnych służb specjalnych nie ma zielonego pojęcia na ten temat. No, nie, nie, nie traktuję jako źródła powieści szpiegowskich czy filmów o Jamesie Bondzie. Mówię o realnej, no, namacalnej wiedzy, czy wynikającej z akt, z archiwów. Czy, czy, czy z wiedzy po prostu dotyczącej funkcjonowania samych służb. Dlatego mówię, to jest niezwykle szkodliwe. Wykorzystuje tę naturalną skłonność naszego narodu. Wykorzystywał Mariusz Kamiński, wykorzystywał Stanisław Żaryn ze skutkiem, no wiadomym. Szuka, zaczęli, rozpętali szpiegomanie, agentomanie, potworzyli różnych samozwańczych bezpieczniaków w mediach społecznościowych, którzy zaczęli szukać obcej agentury, no tej właśnie rosyjskiej najczęściej, w mediach społecznościowych, a jak przyszło co do czego to się okazało że prawdziwi szpiedzy i prawdziwi agenci są w strukturach Państwa, są w aparacie władzy. No i tutaj się pojawił problem. Wyjazd, ucieczka sędziego Tomasza Szmyta, no pokazały, jak, jak wielki strach padł na, na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na Komendę Główną Policji, na Służbę Kontrywiadu Wojskowego, na mnóstwo instytucji państwa polskiego, które, które, z którymi stykał się sędzia Szmyt. Ja absolutnie nie oceniam, nie oceniam, nie osądzam, czy on jest szpiegiem, czy był szpiegiem, nie jest szpiegiem, nieistotne, no ale miał dostęp do. Różnych, do różnych informacji z tego, co wiemy, i to pokazuje, że można być sędzią, można być prokuratorem, zajmować się sprawami o klauzuli ściśle tajne, sprawami szpiego, szpiegowskimi, terrorystycznymi i tak dalej, a nie mieć poświadczenia bezpieczeństwa. Potężna luka w państwie polskim od 35 lat, że sędziowie i prokuratorzy prowadzący sprawy z dostępem do tajemnicy państwowej nie muszą mieć poświadczenia bezpieczeństwa, czyli nie muszą przechodzić całej procedury sprawdzającej, jaką musi każdy zwykły Szary Kowalski przechodzić, jeżeli chce pracować w wojsku, w policji, w służbach, w administracji państwowej, tam gdzie są, gdzie są przetwarzane informacje niejawne. No i tutaj mamy sytuację, że mieliśmy do czynienia z sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który miał pół miliona długów i wyjeżdżał sobie na wakacje na Białoruś, która to Białoruś jest traktowana w, przez oficjalne czynniki rządowe państwowe jako kraj nieprzyjazny. Ja nie oceniam teraz, czy to jest dobrze czy źle. No, wiadomo, że uważam, że należy normalizować relacje z Białorusią, ale no, sam fakt, sam proces tego, że mamy sędziego, który ma pół miliona długów i wyjeżdża na Białoruś, i to pozostaje właściwie. Bez zainteresowania kontrwywiadu, służb i, i, i tak dalej. No to też pokazuje, jak wielkie spustoszenie zrobili panowie Kamiński i Żaryn, przesuwając aktywność służb specjalnych na szukanie szpiegów w mediach społecznościowych. No to jest, to jest absurd. To, jest, to, to pokazuje, na jak glinianych nogach budowane jest bezpieczeństwo państwa polskiego i nas wszystkich, niestety. Już tak właśnie podsumowując, podsumowując tę naszą dzisiejszą rozmowę, no to. Problemem w Polsce jest to, że w ogóle się nie debatuje. Znaczy, bo to ktoś mi zaraz powie, no jak się nie debatuje, pełno jest rozmów, debat, tylko że wszystkie te rozmowy są, że tak powiem, jednostronne. Wartościowa debata polega na tym, że mamy po jednej stronie zwolnika jednej rzeczy, po drugiej stronie przeciwnika tej rzeczy albo zwolnika rzeczy całkowicie innej. Te poglądy się ścierają i wtedy ludzie mogą, bo to wszystko jest kwestia tego tak naprawdę, co się dzieje na dole. Ci politycy się sami też nie wybierają, trzeba to jasno powiedzieć. Kształtuje się pewien obraz, pewien obraz tym ludziom i tak naprawdę dochodzimy do takiego momentu, że ci ludzie nie mają prawa pomyśleć, tylko oni muszą poczekać, aż im, aż im pan z telewizora, czy pani z telewizora, czy z YouTube'a też już teraz, bo to, to już jakby też się czasy trochę zmieniły, to już internet nie jest tak zwanym alternatywnym systemem, w wielu przypadkach niestety, jest po prostu również tu, to są to tuby propagandowe, aż pan z YouTube'a, z telewizora powie ci, co masz myśleć, a jak myślisz inaczej, no to wiadomo, ruska onuca i najlepiej to aresztować, no i to jest no tak ale... to, to tak. Pod tak, ale tu musimy spojrzeć, gdzie jest duży kapitał. Wielki kapitał decyduje o bardzo wielu kwestiach. No tak, tak, tak. tak. I, i, I zobaczmy też na te... Ja teraz nie mówię o konkretnych kanałach na YouTubie, żeby też mnie źle nikt nie zrozumiał, ale przecież widzimy, że wiele dużych kanałów, nazwijmy to po takim profilu lifestyle'owym albo polityczno-publicystycznym, mm -hmm. bardzo mocno urosło dzięki... Finansowaniu ze, z, z, przez spółki skarbu państwa na przykład. Tak? No tak, Więc tak. zdarzały się takie rzeczy, i to też nie można, bo to w, wie ma, nawet jeżeli taka, takie dofinansowanie jest na poziomie e, stosunkowo niedużym, biorąc pod uwagę cały budżet, to jednak e, legalizuje w pewien sposób funkcjonowanie takiego kanału. Jakby komercyjni reklamodawcy też przychodzą chętniej tam, gdzie widzą, że, że jest to pod jakimś tam parasolem państwowym. Więc mamy do czynienia z bardzo nie, niedobrą koncentracją, dla, niedobrą dla plu, pluralizmu politycznego. Koncentracją mediów. I tak naprawdę dzisiaj, jeżeli sobie wysłuchamy narracji w Polsacie, w TVN-ie, w TVP czy w dużych kanałach YouTube'owych, to tak naprawdę główny wektor i główny ciężar narracji jest dokładnie taki sam. Nie ma tego zderzenia poglądów, tego wyrabiania sobie przez, przez widza, przez słuchacza, własnego poglądu przez starcie dwóch przeciwstawnych racji. I to jest niezwykle niebezpieczne. To pokazuje też słabość polskiej kultury strategicznej. Ja myślę, że tu nie chodziło o to, to że Stanowski tam napisał, że Bartosiak i tak, jak to określił, rozwalcowałby Sykulskiego, no to, to jest bzdura. <grym> to jest bzdura. Każdy, kto słuchał trzech debat moich z Jackiem Bartosiakiem, wszystkie tak, są no, dostępne ale na moim kanale. Miał na, ale jak inaczej mają napisać o swoim dobrym koledze, bo to też trzeba powiedzieć. jasno, że to są dobrzy koledzy już no, no, od pewnego wiemy, czasu. Wiemy, że panowie, panowie nie pierwszy raz mieli się, że tak powiem, zobaczyć byli jeszcze w kanale sportowym, przecież Jacek Bartosiak z Piotrem Zychowiczem i tak dalej, widać, że panowie są w świetnej komitywie z Krzysztofem Stanowskim, więc tutaj tak naprawdę nie chodziło o żaden obiektywizm, tutaj chodziło o lincz medialny, o próbę zrobienia takiego linczu medialnego, pewnie z udziałem jakichś e, słuchaczy, widzów, kto wie jak to wyglądałoby tak naprawdę w sensie technicznym e, 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 i tak dalej. Widać, że miała być to jedna wielka ustawka i to też pokazuje, że Krzysztof Stanowski nie jest żadnym dziennikarzem, jest pracownikiem mediów, jest przedsiębiorcą e, Medialnym i, i bierze udział po prostu w pewnej, w kreowaniu określonych postaw. Tak? Jest jednym z liderów opinii, co nie ulega żadnej wątpliwości, bo jest jeden z liderów opinii, natomiast y, utrzymuje określoną narrację, która jest ch charakterystyczna dla, y, dla władzy, dla systemu y, od, od wielu, wielu lat. Czy to mówimy o okresie y, pandemii COVID-19, o okresie lockdownów, kwestii szczepień, sanitaryzmu, prawda i tak dalej, potem kwestia wojny na Ukrainie. To mechanizmy są niezwykle podobne. Ten, ten mechanizm w naukach społecznych nazywa się sekurytyzacją, czyli właśnie takim y, tworzeniem z pewnego obiektywnego, Wydarzenia, które nie jest jakimś tam super istotnym z punktu widzenia bezpieczeństwa społecznego wydarzeniem, tworzenie tego centralnego punktu bezpieczeństwa i w oparciu o narrację ograniczanie praw obywatelskich, bo właśnie trzeba przeciwdziałać, trzeba dbać o bezpieczeństwo obywateli, i trzeba im ograniczać w ten sposób prawa i różnego rodzaju wolności, bardzo często bezprawnie, tak jak obserwowaliśmy to w okresie lockdownów, tak, zamykane biznesy, zamykana służba zdrowia, ponad 200 tysięcy ponad normatywnych. Zgonów i tak dalej. Zresztą niedawno jeden z dżentelmenów, w cudzysłowie dżentelmenów, którzy byli jednymi z największych zamordystów covidowych objął bardzo ważną funkcję, jeśli chodzi o kwestie sanitarne w Polsce, a był to człowiek, który jeszcze kilka, kilkanaście dni przed nową odsłoną konfliktu na Ukrainie mówił, że nowa fala COVID-19 zabije miliony Polaków, czy może zabić miliony Polaków, po czym po tygodniu czy po dwóch okazało się, że można, mogą wjechać miliony obywateli Ukrainy bez żadnych szczepień, bez żadnych maseczek, bez żadnych testów, bez żadnych paszportów covidowych i co? No, no i nic. No i Widzimy, że tak naprawdę cała masa celebrytów, takich właśnie jak Krzysztof Stanowski, brała udział w tym procesie no, odbierania, bym to określił delikatnie, odbierania racjonalności Polaków. No cóż, o wol, tak zwanym wolnym świecie zachodnim jeszcze będziemy mieli okazję pewnie wiele razy rozmawiać. Za dzisiejszą rozmowę dziękuję i do zobaczenia ponownie. Dziękuję, kłaniam się.